qualification. A new hill record. It was 214 meters. But this was Christian Aguilar today, up to 220 meters, but then the binding just gesprungen. Und das war die Rakete. Das war der Paukenschlag. Das war der Versuch, der hier fast unmöglich erschien. Sven Hannawald legt sich auf die Luft und lässt sich tragen und genießt diesen Flug und kommt gar nicht mehr runter. 214 Meter, das sind Weiten, die man normalerweise wirklich nur in Planitzer fliegen kann. Damit war der Schanzenrekord von Takanobu Okabe, dem kleinen Japaner. No bo cóż tu więcej mówić? Świat sportowy, świat narciarski doskonale zna Adama Małysza, zna wszystkie jego osiągnięcia i jest Adam w powietrzu. Znów falują troszkę narty, ale nie ma tego skrzyżowania z tyłu. Jak będzie daleko? Będzie daleko! Piękny skok Adama! Wspaniały skok Adama! Kto wie, czy nie po zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Wczoraj był trzeci, dzisiaj będzie co najmniej drugi albo pierwszy, ale czy drugi, czy pierwszy, to będzie... Zawody drużynowe. I oto Thomas Morgenstern. Wielka nadzieja austriackich skoków narciarskich w powietrzu. Leci, leci, leci. Bardzo daleko poleciał. Wspaniale skoczył Thomas Morgenstern. Na pewno ma medal, ale jakiego koloru, tego jeszcze nie wiemy. Wspaniale skoczył. Zaprzeczyć prawą ciążenia. Mówił, że pokochał latanie, że to jest narkotyk, ależ wylądował, czy podparł, był chyba za granicą 210 metrów. Gregor Schlierenzauer, mistrz świata w lotach i jest rekord skoczni. I Johan Remen Evensen, no ten to jest skoczkiem dobrym na mamutach. Ponad 200. Mamy wreszcie skok 200-metrowy i to nie tam, że 200 i pół metra, tylko naprawdę 210 metrów. No, no, to był skok. Trampolino storico di Tauplitz, intanto Daiki Ito in gran forma, Daiki Ito vola! Grandissimo Daiki Ito! Abbiamo detto in gran forma il giapponese... ...237,5 metra, to właśnie oglądamy. No to już jest imponująca odległość i tu już widać, że organizatorom udało się przebudować tą skocznię w sposób umożliwiający tak dalekie skoki. Rzeczywiście daleko, bardzo daleko, skok ustany, dobrze skocznia przygotowana. No i wygląda na to, że tam można skoczyć jeszcze troszeczkę dalej, tak patrząc już tylko na ten skok Freunda. Aczkolwiek oczywiście ten skok nie będzie zapisany w statystykach, bowiem skoki treningowe... 21 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie, ląduje daleko. I on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo, Peter Prewc. 243 w pierwszej serii, potem 213, a teraz 244, a więc dokłada metr. Feinschlag Norweger, zunächst Daniel André Tande. Schwarzer Sprunganzug hebt ab mit 103,3 km/h, aber sofort zweimal die Ski durchgedrückt. Jetzt ist er in der Streckung, jetzt ist er im System und zieht weit. Der geht weit runter, der springt Ilsa. Es muss hier ein Kachel setzen, aber super Satz. Super Satz von Daniel André Tande. Jetzt können wir schon Richtung Schanzenrekord schauen. Der liegt bei 244 Meter. Was macht Tande? Peter Preutz ist den übrigens gespielt. Oh, 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 oh
Oh,